tutaj twardych interwencji. Glika widać, że ma dobrą pozycję w klubie, występując na środku defensywy wspólnie z reprezentantem Italii Ogbonną, który grał w poprzednim meczu eliminacyjnym reprezentacji Włoch z Bułgarią. Lewandowski jakby lekko poddenerwowany tutaj brakiem piłek z linii pomocy. Teraz się cofnął, przekazał Piszkowi. Błaszczykowski, Piszczek, rzut karny. Tak jest, przez moment wahał się Grek, ale potem wskazał na 11 metr. Będą trwały dyskusje, ale to już nie ma absolutnie żadnego Piszczek znaczenia. Często uczestniczył w akcjach ofensywnych. Zobaczmy jeszcze raz. Wymiana piłki z Błaszczykowskim. Chyba zahaczony. Teraz zobaczymy dokładnie. Z pierwszej piłki zagrana piłka. Zobaczmy. Patras. Patras, tak jest. Był tam kontakt z nogą Łukasza Piszka. No i mamy wspaniałą, naprawdę wspaniałą szansę do objęcia prowadzenia. Nie układał nam się ten mecz. Ja pamiętam takie spotkanie za kadencji Jerzego Engela z Armenią w Warszawie. Też nie szło do tego rzutu karnego, kiedy strzelił z 11 metrów Michał Żewłakow. I gdzieś to wszystko się wtedy już rozpoczęło. Rozwiązał się ten worek z bramkami. Ale pamiętajmy, rzut karny to jeszcze nie gol. Błaszczykowski kontra na masko. Chyba na tą bramkę nie strzelił karnego. Złapał jego jedenastkę Gigi Buffon w meczu. Zobaczmy, ruszył Błaszczykowski. Gol! Tym razem precyzyjnie, brawo! To jest strzał nie do obrony. Strzelony rzut karny w Podgoricy. Strzelona jedenastka we Wrocławiu. Brawo Błaszczykowski, brawo Polska. Prowadzimy 1-0. 12 gol Błaszczykowskiego w reprezentacji. W tamtym sezonie strzelał regularnie. 6 goli strzelił Kuba Błaszczykowski. Teraz w tym sezonie już 2 gole, tak jak mówisz. Udało mu się pokonać z 11 metrów bramkarza Czarnogóry, a teraz Mołdawii. I cały czas w ten sam sposób, z tym charakterystycznym takim prawie zatrzymaniem się podczas rozbiegu. 1-0. No teraz to gdzieś... Modlitwa, drugą bramkę. Bramkę, która pozwoliłaby odetchnąć w końcówce. 5 Polaków na polu karnym. Stanisława Namasko. Błaszczykowski. No, teraz pomylił się Puranu. Jeszcze Namasko. Nie łapał, tylko gdzieś tam strącał. Będzie Błaszczykowski miał okazję do jeszcze jednego dośrodkowania. Gol! 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 2-0! Jakub Wawrzyniak! Brawo, wreszcie! Błaszczykowski, ostre, zdecydowane dośrodkowanie i był tam Wawrzyniak, który uderzeniem głową pokonuje Namasko. To jest ta bramka, która pozwoli złapać oddech. Miejmy nadzieję, że pozwoli już teraz myśleć o zdobyciu 3 punktów. Zobaczmy, dośrodkowanie Błaszczykowskiego w bieg. Wawrzyniak uderzył w kierunku dalszego słupka. No, jak rasowy środkowy napastnik tutaj skręcił głowę do tego dośrodkowania Kuby Błaszczykowskiego. Ma blisko 30 meczów w kadrze, ale powiedział tylko 3 o jakimś tam ciężarze gatunkowych. Przeżył swoją taką osobistą traumę, kiedy nie grał na Mistrzostwach Europy. Natomiast od pierwszego meczu Fornalika to jest podstawowy lewy obrońca.